Dziś będziemy snuć opowieści z dachu bazyliki, przenosząc się w świat misternej, koronkowej ciesielki, jaką jest więźba dachowa. Będziemy tam, gdzie mieszkają pustułki, odpoczywają gołębie i wspinają się ze sprawnością kuny, czyhające na swój łup. Tylko dzięki oku kamery zobaczymy, jak wygląda wysklepka sklepienia gotyckiego w jego najprzedniejszych formach, z tej drugiej, niewidocznej dla oka strony. Nad naszymi głowami rozciąga się około 3000 m2 połaci dachowej, a prace konserwatorskie na tej wysokości wymagają specjalistycznych alpinistycznych umiejętności. Wykonuje je strzegomianin, pasjonat wspinaczek wysokogórskich Wiesław Kramek. Jesteście Państwo po raz pierwszy na strychu bazyliki w Strzegomiu. Jest to wyjątkowa świątynia średniowieczna, mająca wiele walorów architektonicznych, artystycznych. Główne perły i skarby znajdują się na poziomie gruntu. Są to ołtarze, prezbiterium jest sakramentarium, cudowna rzeźba, figura Matki Boskiej. Natomiast to, co nie mamy okazji widzieć na co dzień na dole, to są sklepienia, które widoczne są tylko od strony dolnej, pięknie wykończone elementami piaskowcowymi. Natomiast jak to wygląda od góry, to macie Państwo okazję zobaczyć. Jesteśmy teraz w nawie południowej, czyli tej niższej nawy przyległej do nawy głównej. Jest to niższa część przykryta sklepieniami o charakterze krzyżowym i wyjątkowość tego miejsca też polega na tym, że gdzie większość sklepień wykonywana była z materiału, czyli z cegieł, tutaj wyjątkowo, jak to w Strzegomiu, najbardziej popularnym materiałem jest granit. Tutaj możemy zwrócić uwagę na wystające nierówne części tych kamieni, ponieważ murarze szukali lica z jednej strony i przywiązywali wagę do tej wewnętrznej, widocznej części, natomiast nadmiar materiału mógł sobie wystawać, nikomu nie przeszkadzało to, ponieważ wykonanie ciosów takich równych brył z granitu było bardzo trudne. Wtedy nie znano takich narzędzi jak współcześnie, jakichś pił diamentowych, dlatego te chropowatości, nierówności sklepień są tak widoczne. Wielkim osiągnięciem gotyckiej sztuki budowlanej była możliwość budowania ogromnych przesklepień bez potrzeby stosowania specjalnych rusztowań. Powierzchnię sklepień dzielono na prostokątne pola podparte w narożnikach przez wcześniej wybudowane słupy i filary. Między nimi po przekątnej prostokąta przeciągano ceglane żebra, które stanowiły szkielet konstrukcji. Z kolei przestrzeń między żebrami wypełniano cegłą. Nad prezbiterium użyto do wypełnienia przestrzeni między żebrami sklepienia cegły, zaś w nawach bocznych użyto kamienia łupanego i bazaltu. Cały ciężar sklepienia był przenoszony przez żebra na pionowe słupy i filary. Z czasem opanowano sztukę budowania sklepień tak perfekcyjnie, że w miejscach czterodzielnych powstały odmiany sześciodzielne i gwiaździste. W tej chwili jesteśmy nad prezbiterium, czyli tym elementem nawy głównej kościoła, w którym znajduje się ołtarz, w którym celebrowane są msze święte, czyli nad sercem naszej świątyni katolickiej. I tutaj zastosowano w budowie stropu sklepienie gwiaździste. W dalszej części nawy głównej są skrzyżowania, są krzyżowe sklepienia, natomiast tutaj jest gwiazda piękna. Tego nie widać od naszej właśnie strychowej części, ale widać wysklepki promieniście rozchodzące się od zwornika, który jest nad ołtarzem głównym.
To miejsce, w którym się teraz znajduję, jest to tak zwana pachwina. Wysklepki schodzą się, żebra podpierające też schodzą się do podpory, która jest na filarze. Natomiast tu też efekt widać na ścianie zewnętrznej świątyni, że sklepienia były domurowywane później do istniejącej już ściany. Tu nawet ta ściana, ten fragment jest otynkowany i cegły nie są przewiązane z murem, tylko idą po licu tej ściany i tak było budowane. Tutaj mamy do czynienia z takim pęknięciem, które przechodzi przez ścianę zewnętrzną. Spowodowane to jest różnymi przyczynami. Takie budowle pękają głównie z niedoskonałości posadowienia. Mimo że mówi się, że Strzegom jest miastem zbudowanym na granicie, to jednak tak do końca nie jest. Jakieś tam żwiry są pod spodem i są nierówności w zagęszczeniu podłoża. W związku z tym budowla pod własnym ciężarem lekko osiada i niektóre elementy zaczynają się pękać. Natomiast eksperci, którzy to badali, stwierdzili, że nie są to niebezpieczne pęknięcia, które się już po prostu ustabilizowały i nie mają wpływu na bezpieczeństwo budowli. Czasami tam jakieś wybuchy w kamieniołomach też powodowały drgania, ale nie jest to takie istotne dla jakości i świetności naszej świątyni. Więźba dachowa. Charakterystyczna jest jej różnorodność w poszczególnych częściach kościoła. Można przypuszczać, że wynikała ona z długotrwałego procesu budowlanego, w czasie którego zmieniali się mistrzowie budowy i ekipy ciesielskie, a tym samym zmieniał się sposób konstruowania. Bogactwo konstrukcji zaś wynika z podziału budowy na segmenty, gdzie w każdym segmencie pracowała inna grupa budowniczych z innym warsztatem rzemieślniczym, wprowadzając w ten sposób odmienne rozwiązania. Obecny stan więźby różni się od pierwotnych założeń. Związane jest to z ciągłym wzmacnianiem konstrukcji na wszelkie sposoby. Więźbę dachową świątyni można podzielić więc na trzy części, by w każdej z nich odnaleźć inne rozwiązania. Tak wielki kościół jak bazylika był budowany wieloetapowo. W tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, wyposażona również w sklepienie krzyżowe, niewidoczne ze względu na zabudowę więźby. Natomiast tutaj zastanawiające, ale i oczywiste jest to, że widzimy fragment gzymsu, czyli takiego wieńca muru, kończącego mur na wybocznej. Również wykonane są profile z piaskowca, to są te elementy. Tutaj najprawdopodobniej kończył się kiedyś dach tej części kościoła i w ogóle kościół w tej części. Mamy odnotowane w historiach, w kronikach, że kaplica była w późniejszym etapie dobudowana jako dodatkowy element bryły naszej bazyliki. To nie tylko historia naszego kościoła, naszej bazyliki, również inne wielkie, znane kościoły były obudowane kryptami, kruchtami, kaplicami, w których fundowano dodatkowe ołtarze, jako miejsca mauzolea. To, że kaplica była budowana w późniejszym etapie, świadczy zarówno te elementy w ścianach zewnętrznych, jak również po rodzaju materiałów do budowy sklepień. Te sklepienie nad kaplicą już było wykonane w późniejszym etapie z cegły wypalanej z gliny, która też jest bogactwem naszej ziemi strzegomskiej, bo znane są już w dawnych wiekach i wykorzystywane wszechstronnie.
nieliczni mogą odwiedzić to miejsce, świątyni. Znajdujemy się na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu. Konstrukcja więźby dachowej w okresie średniowiecza była cudem techniki. Było to coś nowego, coś innowacyjnego. Można powiedzieć, że ta konstrukcja jest ponadczasowa. Te rozwiązania często są powielane, modyfikowane i powielane współcześnie. Jesteśmy w miejscu starszego rozwiązania konstrukcji więźby dachowej. Jest to więźba storczykowa. Nazwa więźby pochodzi od storczyków. Jest to słup, który powtarzany jest w poszczególnych przęsłach i on razem z zastrzałami, które są skrzyżowane w krzyż świętego Andrzeja oraz z ryglami ciągłymi, tworzą element usztywniający więźbę podłużnie. Kolejne elementy charakterystyczne w więźbie to są wcześniej wspomniane belki wiązarowe. My na nich w tym momencie stoimy. Jest to belka, która opiera się na murach świątyni. Na belce oparte są krokwie, na których ułożona jest połać dachowa, pokrycie dachowe typu mnich-mniszka. Nad nami znajduje się 4 poziomy jętek. Ostatni poziom jętki nazywany jest grzędą. Znajdujemy się nad prezbiterium i to rozwiązanie konstrukcyjne więźby jest imponujące, przypomina wnętrze barki. Jest to więźba dwustolcowa. Ta przestrzeń, którą osiągamy, którą widzimy, zawdzięczamy stolcom, które znajdują się po prawej i po lewej stronie więźby. One usztywniają krokwie oraz jętkę, która znajduje się 6 metrów nad naszymi głowami. Łącznikiem między niebem a ziemią są wieże. Nie wiemy, dlaczego strzegomskie wieże nie zostały wykończone, bowiem podstawa ich została obliczona na przyjęcie 80-metrowych wież. Tak założono w projektach Jakuba ze Świdnicy. Miały być zakończone ażurowymi hełmami i to było marzeniem strzegomian. Jedna z wież wyprowadzona jest do wysokości kalenicy, druga nieukończona dosięga wysokości nawy bocznej. Wyższa stała się dzwonnicą, na której zawisły 3 średniowieczne dzwony sygnalizujące obecność sakrum. Dzwony zachowały swój średniowieczny wygląd i wciąż dzwonią, przywołując wiernych na liturgię mszy świętej. Najmłodszy z nich, pochodzący z 1424 roku, to dzwon pogrzebowy o średnicy 123 cm. Starszy z 1405 roku o średnicy 150 cm to dzwon poświęcony Chrystusowi, a najstarszy czynny dzwon w Polsce z 1318 roku to dzwon poranny, południowy i wieczorny, odlany na polecenie Ojca Przedbora i poświęcony Matce Bożej. Dzwon o średnicy 120 cm odlany w Konstantynopolu.